Hej kochani, zapraszam Was dzisiaj na nowy filmik. Najlepiej, żebyście wzięły sobie coś do picia. Ja zresztą też mam, bo pewnie mi nieraz zaschnie w gardle. I dzisiaj opowiem Wam trochę, co u mnie, bo się bardzo, bardzo dużo zmieniło. Zresztą tytuł filmu mówi sam przez siebie, nie? To nie jest clickbait. Rzeczywiście tak jest jak w tytule, jestem w ciąży i aktualnie już jestem w 13 tygodniu, jutro zaczynam 14 tydzień, więc już powiedziałabym, że jestem już całkiem daleko. Na pewno to nie jest początek. Więc weźcie sobie coś do picia, bo filmik może być trochę przydługaśny i wybaczcie mi też jakieś zacinanie się, gubienie wątku, głośne oddychanie, bo niestety już mam problem z tym, że jak długo do Was mówię i nagrywam dla Was filmik, to brakuje mi po prostu oddechu. Łapie mnie zadyszka i muszę sobie troszeczkę, wiecie, chwilkę zrobić przerwy i pooddychać. Więc to mi wybaczcie i niestety w ciąży pierwsza rzecz, bo też opowiem Wam właśnie o moim pierwszym trymestrze, jak to wygląda. W ciąży niestety szwankuje mi ogromnie pamięć i to, jakie ja podstawowe rzeczy zapominam, to się w głowie nie mieści, więc pewnie dzisiaj też tak będzie. Więc sobie po prostu przygotowałam listę, mam kartkę, żeby o niczym nie zapomnieć, o czym bym Wam chciała powiedzieć. Będę dzisiaj typowo mówić o moim pierwszym trymestrze i też opowiem Wam w ogóle co i jak. Właśnie o tym opowiem Wam, co u mnie się dzieje, ale też powiem Wam troszeczkę przez pryzmat tego, że mieszkam w Niemczech i jak to wygląda w Niemczech właśnie, gdzie poszłam do lekarza, jakie badania miałam już wykonywane, ile miałam wizyt i tak dalej, więc trochę to będzie właśnie opowieść o moim pierwszym trymestrze, który wcale nie był jakiś super rewelacyjny i te wszystkie panie w tych broszurkach uśmiechające się, głaszczące się po brzuszku, no po prostu wiecie, cud, miód i orzeszki, to niestety w moim przypadku taki początek ciąży nie był. No i opowiem Wam właśnie też, jak to wygląda z perspektywy osoby, która mieszka po prostu za granicą, jak to wygląda w Niemczech. I tak, muszę sobie odetchnąć. Jeśli chodzi o pierwszy trymestr, to ja się dowiedziałam o ciąży w 5 tygodniu, czyli jak tylko zauważyłam, że nie mam miesiączki, od razu wiedziałam, że coś jest nie tak, bo przez ostatnie bodajże 2 lata dostawałam miesiączkę regularnie, ewentualnie z jednym dzień po ślizgu, albo znowu, że przychodziła ciocia, przyjeżdżała, jak to się mówi, ciocia z Ameryki jeden dzień wcześniej. Ale nigdy to nie było, żebym dostała miesiączki kilka dni wcześniej, albo kilka dni później, nie, ogólnie to było bardzo regularnie. Albo tego samego dnia, albo dzień wcześniej, albo dzień później. Tak to wyglądało, więc jak tylko ja już miałam dostać miesiączkę w piątek, po czym miałam takie lekkie plamienie, to było w sobotę, tak, w piątek nie było nic, w sobotę miałam lekkie plamienie, a w niedzielę znowu nie miałam nic. No i ja już wiedziałam, że coś już jest nie tak. I w poniedziałek od razu po pracy poszłam do... Gdzie ja poszłam? Do drogerii. Do drogerii. Poszłam kupić 2 testy ciążowe. Oczywiście jako, że byłam totalnym laikiem, to kupiłam 2 testy. Jeden zwykły i jeden pokazujący, w którym tygodniu ciąży jesteś. Oczywiście to jest... To jest taki test, który Wam nie mierzy dokładnie tygodnia, w którym jesteście. To jest na takiej zasadzie, że pokazuje Wam na przykład, jesteś w drugim bądź trzecim tygodniu, ale od zapłodnienia. Natomiast ciąży się liczy od pierwszego dnia ostatniej miesiączki, więc ja już automatycznie byłam gdzieś mniej więcej 2 tygodnie jeszcze później. Więc trochę wydane na darmo, chyba 13 euro czy 14 za ten właśnie drugi test. Bo tak naprawdę nie dowiedziałam się nic, tak naprawdę mogłam sobie policzyć, w którym w którym tygodniu ciąży jestem sama, po prostu od dnia pierwszej, od pierwszego dnia ostatniej miesiączki, tak. A ja, że ja tego nie wiedziałam, że tak to się liczy, no bo przecież, żeby to jest moja pierwsza ciąża, no to kupiłam właśnie 2 testy. Jeden zwykły, który mi pokazał plusik, że jestem w ciąży, a od razu potem zrobiłam drugi, żeby się dowiedzieć, który to jest tydzień, no. Trochę niepotrzebnie, no ale dobra, człowiek się uczy na własnych błędach. I tak, dowiedziałam się właśnie o ciąży w 5 tygodniu, w tym samym tygodniu byłam u lekarza i umówiłam się na wizytę
na jakoś chyba ostatni dzień siódmego tygodnia, więc byłam w siódmym tygodniu już u lekarza i wtedy zrobiono mi badania, z tego co pamiętam, krwi. Miałam badanie krwi, miałam robione, wiecie, normalne badanie, żeby stwierdzić, czy rzeczywiście ciąża jest. No i okazało się, że tak, że jest wszystko w porządku. Dostałam pierwsze zdjęcie mojego maluszka. Właśnie, to znaczy nie ja, no. Pan doktor jest taki, że zawsze mój partner Alex zawsze dostaje zdjęcia maluszka, żeby sobie mu popatrzeć. I właśnie pierwsze zdjęcie dostałam właśnie w siódmym tygodniu, w ostatnim dniu siódmego tygodnia. Więc to była moja pierwsza wizyta. Później od tego czasu byłam jeszcze, wydaje mi się, że jeszcze na dwóch wizytach byłam. Czekajcie, popatrzę po zdjęciach, bo ja po zdjęciach wiem. Tak, kolejna wizyta była w 10 tygodniu, a dzisiaj miałam kolejną wizytę w 13 tygodniu. Dzisiaj jestem w ostatnim dniu 13 tygodnia. Tak, i to był mój maluszek, już było widać głowę, ręce, nogi w 10 tygodniu. Ja sobie z tyłu podpisuję zdjęcia, żeby mi się nic nie pomieszało, żeby wszystko wiedzieć, no bo to jest dla mnie też pamiątka. I dzisiaj dostaliśmy właśnie, raczej Alex dostał zdjęcie maluszka, ale się światło odbijało, tak. Dostał zdjęcie maluszka właśnie z ostatniego dnia, 13 tygodnia. Dzisiaj też miałam robione, nie mam pojęcia, jak się to badanie nazywa po polsku. Ja tam będę wam mniej więcej opowiadać, bo też po prostu czytam różne strony na temat ciąży po polsku, ale no, mimo wszystko mieszkam w Niemczech i prędzej wiem, jak się to po niemiecku nazywa. Więc miałam robione badanie fałdu skórnego, jakoś tak. To się sprawdza u dziecka właśnie. W ogóle to jest badanie bardzo skomplikowane, bo się mierzy różne rzeczy. Jest to badanie, gdzie można już mniej więcej, bo lekarz mi powiedział, że w 70% oni już mogą stwierdzić jakieś wady genetyczne, czy dziecko na przykład ma zespół Downa, czy jakieś inne choroby. Natomiast też ja dzisiaj oddawałam krew i oddawałam też mocz. Natomiast żeby mieć przynajmniej 90% pewność, że z maluszkiem jest wszystko ok, to musiałam właśnie oddać dzisiaj krew jeszcze dodatkowo, bo oddawałam właśnie na pierwszej wizycie, na trzeciej, mocz oddawałam na drugiej i na trzeciej wizycie. I następną wizytę mam mniej więcej za miesiąc, niecałe. Gdzieś mniej więcej 3 tygodnie i kilka dni, dokładnie po Wielkanocy. Po Wielkanocy od razu 3 kwietnia idę na kolejną wizytę. Obecnie mój maluszek ma już 6,5 cm, więc się bardzo cieszę. I na pierwszej wizycie zostaje wam założone w Niemczech, zresztą w Polsce tak samo, coś takiego jak karta ciąży. Tak mi się wydaje, że to się w Polsce tak nazywa. Tu się to nazywa Mutterpass i to jest po prostu książeczka, gdzie macie wszystkie informacje na temat waszej ciąży, wszystkie badania. Wszystko tutaj jest opisywane, jakie badania miałyście robione, jaki był wynik tych badań, waga, daty wizyt, żebyście mogły sobie w każdej chwili do tego wrócić. Więc wszystkie badania, wszystko co jest związane z ciążą macie właśnie w tej karcie ciąży, Mutterpass. I to jest też ważna rzecz, z tym też idziecie do porodu. W Polsce, z tego co wiem, jest identycznie tak samo. Musicie po prostu swoją kartę ciąży po prostu ze sobą zabrać, jak idziecie już po prostu do szpitala rodzić. No i to tak by wyglądało, jeśli chodzi o moją ciążę. Obecnie jestem w drugim trymestrze i się czuję naprawdę już lepiej, chociaż czasami mam bardzo duże migreny, ale o tym będę wam opowiadać w kolejnym filmie, w sensie o drugim trymestrze, kiedyś się to tam pojawi, taki filmik. Natomiast pierwszy trymestr to był dramat. Ja sobie wszystko zapisałam, co mnie męczyło. Miałam na początku dobre, bardzo dobre samopoczucie. Miałam zróżnicowaną dietę plus witaminy, wiecie, ja bardzo, jak się tylko dowiedziałam, że jestem w ciąży, zaczęłam o siebie dbać. Natomiast od 7 tygodnia pojawił mi się taki kryzys, że ja po prostu siebie nie poznawałam. Pojawił mi się płacz. Ja płakałam z byle powodu, nawet w sumie nie miałam czasami powodu, a płakałam. Brak apetytu, ja bardzo, tak naprawdę gdyby nie to, że mi urosły piersi bardzo, to ja bym chyba na początku ciąży w ogóle nie przytyła, bo po prostu
nie miałam apetytu, ja bardzo mało jadłam. Miałam huśtawkę nastroi, brak motywacji, nie chciałam się wstać z łóżka. Ja potrafiłam właśnie między 7 a 9 tygodniem 2 tygodnie leżeć na kanapie i nie robić nic. Ja nie miałam siły na nic, nie chciało mi się wstać. Nie nagrywałam też jakoś regularnie w tamtym czasie, bo po prostu nie miałam motywacji ani nie miałam siły. Więc no to był dramat, na dodatek właśnie nie miałam apetytu, nie jadłam za bardzo, to znaczy za bardzo, no jeść musiałam jeść, ale to nie były jakieś gigantyczne porcje. I też właśnie chciałam coś powiedzieć i mi wypadło z głowy. A, no i nie miałam na szczęście wymiotów, nie miałam nudności, rano się czułam tak nie za dobrze, natomiast nie czułam, że muszę iść wymiotować, więc to było super. Teraz na szczęście od drugiego trymestru mi to przeszło. Miałam też lekką bolesność piersi, nie było to jakoś tragiczne, ale odczuwałam to. No i piersi urosły mi naprawdę bardzo, bardzo szybko. Ja już właśnie będąc w 5 tygodniu już czułam, że coś jest nie tak, bo już widziałam, że mi piersi sporo urosły. Jeśli chodzi o jak to w ogóle wyszłam z tej, wiecie, z tej takiej... nawet nie wiem jak to nazwać, z takiego załamania, z takiej niechęci i tak dalej. Przyszło to tak naprawdę samo. Ja mam tu informację, zapisałam sobie, że w 8 tygodniu była już poprawa samopoczucia, ale było pół tygodnia ok, pół tygodnia nie za bardzo, więc to nie było tak, że od razu z dnia na dzień nagle pełno energii, tylko to przychodziło właśnie tak stopniowo. W tym 8 tygodniu już było troszkę lepiej. W 9 tygodniu rzeczywiście to już ze mnie zeszło, taki właśnie brak motywacji, brak chęci do życia i tak dalej. I pojawiły się właśnie takie rzeczy jak lepszy węch. Ja po prostu mam teraz tak nos wyczulony, mnie tyle zapachów drażni. Zdarzało mi się też, że robiłam coś do jedzenia i po prostu czułam, że mnie zbiera, zbierają mnie mdłości właśnie od samego zapachu. Nie zdarzało mi się to często, ale miałam coś takiego. Dalej, szybkie wzruszanie się, tak. Ja teraz potrafię oglądać filmik na YouTubie i się wzruszyć, naprawdę serio. Co ja tutaj dalej mam? Szybciej przetłuszczające się włosy. To prawda i szybciej włosy mi w ogóle zaczęły rosnąć na całym ciele. Ale wiem, że wiele kobiet w ciąży tak ma, więc też jakoś się specjalnie tym nie martwię. No po prostu muszę myć włosy troszeczkę częściej. Nie robię tego bardzo, bardzo często, żeby właśnie jeszcze bardziej nie powodować ich przetłuszczania. Ale myję troszeczkę częściej. No i wiadomo, trzeba częściej robić depilację, ale to też nie jest dla mnie jeszcze jakiś straszny problem, bo jeszcze jestem w stanie sobie wokół siebie dużo zrobić. Tak, i informacja właśnie jeszcze, że miałam, zresztą zostało mi to do teraz, większą drażliwość, więcej rzeczy mnie zaczęło denerwować. I teraz może to minimalnie już odpuściło, albo może ja się po prostu tak nie przejmuję, ale rzeczywiście zaczęłam się robić taka bardzo drażliwa. Szybko mnie zaczęło wyprowadzać z równowagi wiele rzeczy, jak kiedyś bym to, no wiecie, olała, tak teraz mnie to po prostu denerwuje. I to różne rzeczy, naprawdę przeróżne, aż ciężko mi teraz wymienić, bo to bym musiała... Wiecie, na bieżąco mam mówić w ciągu dnia, o to mnie wkurzyło, to mnie wkurzyło, ale się zrobiłam rzeczywiście bardziej wrażliwa. Natomiast tak jak mówię, od 9 już tygodnia to już był po prostu okres, kiedy mogłam powiedzieć, że ciąża jest dla mnie bardziej przyjemna. Natomiast ten 7-8 tydzień, ten 8, no pół na pół, ale ten 7, tak jak mówię, przeleżałam 2 tygodnie na kanapie, nie ruszałam się prawie w ogóle, bardzo mało jadłam, no. I tak to u mnie wyglądało, więc pierwszy trymestr ciąży wcale nie był jakiś rewelacyjny. W ogóle miałam taką niechęć do wszystkiego, nic mi się nie chciało robić, natomiast teraz mi to przeszło. Jak teraz czuję więcej energii, więcej motywacji, nagrywam dla was regularnie filmy, to teraz właśnie bardziej takie fizyczne rzeczy mnie męczą, typu szybka zadyszka, że muszę się co jakiś czas napić wody właśnie, bo mi zasycha bardzo szybko w gardle. No ale ogólnie jest okej, nie jest źle. Jeśli chodzi o mój brzuszek, może wam pokażę, bo pewnie będą pytania. Aktualnie, no, nie widać prawie nic, tylko tutaj dosłownie delikatnie zauważyłam, że szybciej się wzdymam, jeżeli coś zjem, bo jak budzę się rano, to mam prawie płaski brzuch i w ogóle u mnie ciąży nie widać, natomiast właśnie jak coś zjem, to od razu mi ten brzuch tak szybko wybija. Wcześniej przed ciążą nie miałam tak, musiałam naprawdę bardzo dużo zjeść, żeby ten brzuch było mi, wiecie, w ogóle widać.
Natomiast teraz cokolwiek zjem od razu. No, więc tak to u mnie wygląda. Dajcie znać, czy chciałybyście jakieś filmiki o tematyce ciążowej, jakieś szczególne. Ja powiem wam szczerze, nie planuję nagrywać jakoś za bardzo filmów o tej tematyce, z tego względu, że mój kanał to jest przede wszystkim kanał kosmetyczny i dziewczyny, które mnie subskrybują, przede wszystkim wydaje mi się, że interesują się właśnie kosmetyczną tematyką. Natomiast trochę filmów się na pewno o takich właśnie parentingowo-dziecięcych pojawi, natomiast nie będzie tego dużo. Mogę wam powiedzieć tak. Jeśli chodzi o pokazywanie dziedziusia na YouTubie i tak dalej, jeszcze w to nie wchodzę, nie wybiegam tak daleko w przyszłość, bo nie wiem, co będzie, jak to się wszystko potoczy. I nie chcę też mówić, że tak, będę pokazywać dziecko, nie, nie będę, nie wiem, zobaczymy, co przyniesie czas. Jak na razie, tak, jak na razie muszę tą ciążę przeżyć, tak bardziej na luzie, właśnie nie przejmować się, nie stresować się, chociaż jak czytam o różnych rzeczach po prostu w internecie, to aż głowa mała, natomiast bardzo fajna, bardzo fajną aplikację używam właśnie do ciąży, żeby sobie sprawdzić, jak dziecko rośnie, jak powinno rosnąć w danym okresie i tak dalej, i tak dalej. Sprawdzam też swoją wagę, czy mam dobrą wagę, czy niedowagę. I w tej aplikacji była informacja, że wszystkie mity na temat ciąży znalezione w internecie mogę sobie wsadzić między książki. I powiem wam tak, zgadzam się naprawdę, bo to, co się naczytałam w internecie, ja przez te pierwsze tygodnie się bałam w ogóle cokolwiek jeść, bo tego nie powinno się jeść, tamtego się nie powinno jeść. Ja miałam po prostu taką wielką głowę i nie wiedziałam w ogóle na zakupach, co kupić, na co się zdecydować, czy ja mogę wszystko jeść. No i teraz odpuściłam i się czuję bardzo, bardzo dobrze. Jem normalnie, chociaż częściej. Jem normalnie, to mam na myśli to, że po prostu jem normalne posiłki. Nie jem za dwoje, nie jem też, wiecie, jakoś mało. Jem normalnie, natomiast jem częściej. Zdecydowanie mam częściej głód. Natomiast no tak to już jest. Tak to już jest i nic na to nie poradzę, więc częściej, a mniejsze porcje. I to jest może też sukces, że jak na razie bardzo mało przytyłam, bo w przeciągu miesiąca teraz, jak miałam te dwie wizyty, prawie miesiąca, przytyłam tylko 100 gram. Więc to mnie bardzo cieszy. Miałam 57,6, teraz mam 57,7 kilo, więc jest dobrze. Chciałabym optymalnie przytyć w ciąży, żeby potem nie mieć problemu, żeby tego wszystko zrzucić. No więc taki jest mój plan. No i chcę być oczywiście dobrą mamą, no ale to się okaże. Dajcie znać, czy wam się ten filmik podobał, że wam tak trochę poopowiadałam właśnie o tym, że jestem w ciąży i o moim pierwszym trymestrze, który był, no, dał mi trochę popalić. Powiem wam szczerze, że chętnie bym się wcześniej z kimś zamieniła, żeby ktoś ze mnie ten ciężar zdjął. Ten ciężar taki psychiczny, właśnie ten brak motywacji, niechęć, szybkie denerwowanie się i tak dalej. Natomiast teraz już jest zdecydowanie lepiej. Nie męczy mnie też zgaga. W pierwszym trymestrze zdarzała się zgaga, teraz jest już całkiem w porządku, więc to też jest na plus. Więc dajcie znać, jak ten filmik wam się podobał, czy coś was może zainteresowało, chociaż to było bardziej takie, wiecie, taka pogadanka, tylko żeby wam opowiedzieć, a nie, że przyjdę nagle któregoś dnia, o zobaczcie, to jest moje dziecko, wiecie, o co chodzi. Chciałam wam opowiedzieć, żebyście były też na bieżąco z tym, co u mnie słychać, więc jeżeli filmik wam się podobał, zostawcie kciuki do góry, subskrybujcie, jeżeli jeszcze tego nie robicie i widzimy się w następnym filmie. Buziaki, pa, pa.